Chyba nikomu nie musimy mówić, że w internecie da się zarobić niemałe pieniądze. Tak samo jest na YouTube. Reklamodawcy bardzo chętnie podpisują umowy nie tylko z samym serwisem, ale również bezpośrednio z twórcami. Sumy te czasem są niewiarygodnie duże, a przykładowe roczne zarobki topowych YouTuberów potrafią sprawić, że niejednemu z wrażenia dosłownie opadnie szczęka. Zanim jednak zaczniemy ten odcinek, mamy dla Was małą informację. Kolejna część znajduje się na naszym nowym kanale Ciekawi Świata. O ile tutaj spora część ciekawostek dotyczy tematyki ogólnej, tam chcemy skupić się właśnie na takich odcinkach jak ten. O ludziach ciekawych, sławnych, czy po prostu oryginalnych. Jeśli interesuje Was taka tematyka i chcielibyście przykładowo wiedzieć, ile zarabiają polscy YouTuberzy, to tam znajduje się film o 5 najbogatszych polskich YouTuberach. A teraz zaczynajmy! Rosana Pansino. Rosana pochodzi z Ameryki. Na swoim kanale zajmuje się gotowaniem i pieczeniem. Swoją karierę zaczynała 6 lat temu od vlogów i poradników DIY. To właśnie te poradniki były dla niej inspiracją do tego, czym na kanale zajmuje się teraz. Content taki przyciąga masę chętnych do współpracy firm, które są w stanie zapłacić ogromne sumy za pokazanie ich na filmie. Jakie przynosi to zyski? Jej zarobki szacowane są na około 6 milionów dolarów rocznie. Roman Antwood. To choć raz nie widział jego pranku na YouTube. W przeciwieństwie do naszego polskiego Wardęgi, YouTuber ten hitów ogólnoświatowych na swoim kanale ma mnóstwo, a nie jeden z pająkiem. Mimo że content prezentowany na jego kanale nie zachęca reklamodawców, to wyświetlenia, które osiągają jego filmiki, już tak. Jego roczne zarobki szacowane są na ponad 6 milionów dolarów. Logan Paul. Ciężko jednoznacznie określić sumę, jaką zarabia Logan. Jego ogromne przyrosty w ostatnich miesiącach sprawiły, że znalazł się on na 3. miejscu tej listy. Czym jednak zajmuje się Logan na swoim kanale? Jest to vloger, który zaczynał zupełnie gdzie indziej, na platformie Vine. To właśnie tam zdobył popularność, później przerzucił się na Facebooka, po to, by ostatecznie dorobić się na YouTube. A ile się dorobił? Szacuje się, że około 8 milionów rocznie. Jake Paul. Młodszy brat Logana, który jak twierdzi wielu, zawdzięcza to, co teraz ma, właśnie Loganowi. Drugi z braci również vloguje. Co ciekawe, podpisał on kontrakt z wytwórnią Disney. Jednak przez sporo kontrowersji wokół jego osoby, umowa ta została zerwana. Domyślacie się może, ile zarabia? Jego roczne zarobki to szacunkowo 10 milionów dolarów, co po dodaniu do tego sumy, którą w ciągu roku uzbiera jego brat, może przyprawić o zawrót głowy. PewDiePie, a właściwie to Felix. Tego pana chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Z 58 milionami subskrypcji na koncie ulokował się nie tylko na pierwszym miejscu najlepiej zarabiających, ale również wielu innych na YouTube. Mimo swojej długoletniej, już nie tak wybuchowej kariery, wciąż z roku na rok to właśnie on podbija kolejne rekordy przychodów. Jego szacunkowe roczne zarobki w roku 2017 sięgają 15 milionów dolarów. Pamiętajcie o tym, że wszystkie sumy to szacunkowe, ale raczej z tendencją wzrostową. Napiszcie w komentarzach, co wy byście zrobili, zarabiając przykładowo 1 milion dolarów miesięcznie, tworząc materiały do sieci. Jesteśmy tego bardzo ciekawi. Nie zapomnijcie również o drugiej części, o której mówiłem na początku. Link do kanału i film wyświetli Wam się w kartach końcowych. Jest także w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że widzimy się tam już za chwilę, a tutaj już w następnym odcinku. Cześć!